Martwi pozostawieni na żer. Amerykanin relacjonuje wojnę, weteran z Iraku walczy w Ukrainie. Martwi pozostawieni są na żer. James Wakue, 147-letni weteran armii USA, który odbył służby w Iraku i Afganistanie. 14 marca pojechał na Ukrainę i dołączył do walki z rosyjską armią. Kilka dni wcześniej, oglądając w telewizji walkę ukraińskich żołnierzy, wyznał swojej żonie, że musi pomóc tym chłopakom. Rozmowę cytuje brytyjski dziennik Daily Mail. Na co dzień Vasquez zajmuje się remontami domów, ma czwórkę dzieci i mieszka z żoną w stanie Connecticut w USA. Na Ukrainę pojechał 14 marca. Amerykański weteran wojenny walczy u boku Ukraińców, bycie żołnierzem jest w jego DNA, powiedziała w rozmowie z dziennikiem jego żona Tina Vasquez i podkreśliła, że go wspiera. Powiedziałam, żeby jechał. Tylko żeby wrócił. To jest coś, co musi zrobić i ja muszę go w tym wspierać, podkreśliła. 47-latek relacjonuje swoje doświadczenia na Twitterze. Jedno z jego nagrań udostępniono nawet na oficjalnym koncie ukraińskich sił zbrojnych. We wpisie pochwalono również Legion Międzynarodowy, w którym walczą zagraniczni weterani wojskowi. Prawo USA nie zabrania swoim obywatelom zaciągania się do obcych wojsk, o ile ich działania nie są wymierzone w Stany Zjednoczone. W jednym z wideo Vasquez wyjaśnił, że nie dostaje żadnej wypłaty za swoją służbę na Ukrainę i że robi to z własnych środków, co narzuciło ciężar finansowy na jego rodzinę. W innym poście wyraził podziw dla żołnierzy ukraińskich. Ukraińscy żołnierze brak umiejętności nadrabiają odwagą. Ci ludzie są bardzo słabo wyszkoleni, ale tam, gdzie brakuje im umiejętności, nadrabiają odwagą. Ilekroć mamy chwilę, uczę ich manewrów taktycznych, używania noktowizorów i termowizorów, odpowiedniego czyszczenia broni, i tak dalej, napisał. Dodał też, że Ukraińcy bardzo szybko się uczą. Rosjanie nie zabierają swoich zmarłych. Ich martwi żołnierze są pozostawiani na żer bezdomnych psów, przekazał z kolei w innym wpisie. Ta wieś od miesiąca była okupowana przez Rosjan, którzy terroryzowali ludzi i zabierali im jedzenie. Dziś weszliśmy, zajęliśmy 7 czołgów i zatrzymaliśmy niezliczoną ilość Rosjan, wyzwalając w ten sposób mieszkańców, relacjonował w czwartek. Jak wyjaśniła jego żona, Vasquez planuje spędzić na terenie Ukrainy co najmniej 2 miesiące.